Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w ten niedzielny poranek. Witam Państwa w programie W Punkt, Jacek Lisiniewicz. Program wyjątkowy, wyjątkowy dlatego, że poprowadzę go w zastępstwie pani redaktor Katarzyny Gujskiej, ale również wyjątkowy dlatego, że są z nami wyjątkowi goście, których bardzo serdecznie witam. Jest z nami Karolina Pawliczak, Nowa Lewica. Dzień dobry, witam serdecznie. Adam Andruszkiewicz, poseł PiS i minister w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. I Ryszard Wilczyński, poseł na Sejm z Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj mamy 9 stycznia. Dla wszystkich statystyków i koneserów polityki mogę dodać, że urodziny mają dzisiaj Mieczysław Gil, Marek Belka, Konstanty Radziwiłł i Michał Szudrzyński. Pewnie wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Rzeczywiście od początku tego tygodnia wiele rzeczy się zdarzyło, wiele przełomowych wydarzeń. Z niepokojem obserwujemy to, co dzieje się w Kazachstanie. Nadal tęsknimy za środkami z KPO. No, wspieramy się o szczepionki, ale chciałbym zacząć od sytuacji związanej z Polskim Ładem i z tym pierwszym tygodniem działania Polskiego Ładu. No, mam wrażenie, że nie wszystko poszło tak, jakby rządzący sobie wyobrażali. Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu w tygodnikowi Sieci. Mówi w nim wprost, że tutaj cytuję: można powiedzieć, że Polski Ład nie miał szczęścia, został natychmiast zaatakowany przez opozycję, czego można się było spodziewać, ale atak wyszedł także z wewnątrz i to tę zewnętrzną krytykę bardzo uwiarygadniało. Jaki jest bilans tego pierwszego tygodnia? I to bym pytanie skierował najpierw do opozycji, do pani poseł Karoliny Pawliczak. Bilans strat jest bardzo duży, panie redaktorze, i pozwolę sobie odnieść się do tego, jak pan to ocenił, że ma pan takie wrażenie. Otóż nie jest to wrażenie, że wielki Polski Ład, bo tak został zapowiadany, po prostu nie wyszedł. Zamiast fajerwerków okazało się, że to były takie kapiszony, jeszcze takie ślepe kapiszony, tak to bym to nazwała. Dlatego, że proszę państwa, z faktem stało się, że na początku roku zamiast składać życzenia Polkom i Polakom, zamiast cieszyć się z tego, że nadszedł nowy rok, nowe wyzwania i coś lepszego, to Polacy otrzymali po pierwsze niższe wynagrodzenia, bo to stało się faktem, dotknęło to już wielu nauczycieli, dotknęło to służby mundurowe w administracji pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotknęło to również emerytów mundurowych, bo ja otrzymałem kilka takich sygnałów. Zresztą chyba wszyscy otrzymujemy na nasze skrzynki mailowe sygnały, że te uposażenia, te emerytury są niższe. W piątek zadzwonił do mnie również emeryt mundurowy, który powiedział, że otrzymał o 250 zł niższą emeryturę. I tak się po prostu stało i tak się dzieje. I proszę państwa, ten chaos, który dzisiaj przechodzi właściwie przez całą Polskę, myślę, że będzie dotykał kolejnych grup zawodowych. Przeogromnie skomplikowane przepisy podatkowe sprawiły, że dzisiaj tak na dobrą sprawę proszę pokazać księgowego, który zinterpretuje to w taki sposób, żeby dzisiaj pokazać przejrzystość tych przepisów. Mówię o księgowych, ponieważ oni bezpośrednio interpretują przepisy, a prawo jest po prostu złe, bo prawo jest dobre tylko wtedy, jeżeli jest przejrzyste, jasne i te kryteria, które wskazywałyby, jak naliczać określone właśnie uposażenia, mówię o wynagrodzeniach, ale też o innych aspektach Polskiego Ładu, powinny być dla wszystkich czytelne. Polski Ład jest to niewypał absolutny i trzeba to jak najszybciej naprawić. My składamy już niebawem projekt ustawy, który właśnie ma na celu również powołanie takiego funduszu związanego z naprawianiem błędów Polskiego Ładu i wszyscy ci, którzy dzisiaj są pokrzywdzeni, będą mogli z tego funduszu skorzystać. Mam nadzieję, że zostanie również zaakceptowany przez Zjednoczoną Prawicę. Ten projekt niebawem już w poniedziałek będzie złożony do pani marszałek.
Widzę, że Nowa Lewica idzie za fejkami z internetu. To zdaje się fejkowa agencja, polska, fejkowe konto Polskiej Agencji Prasowej podało ten pomysł o tym funduszu na błędy w Nowym Ładzie. Ale to samo pytanie bym skierował do pana posła Ryszarda Wilczyńskiego. No i pytanie jest też takie, no bo jako Platforma Obywatelska macie doświadczenia z przeprowadzaniem jakichś większych lub mniejszych reform, przy których również pojawiał się pewien chaos. No, przypomnę, nie wiem, ustawę śmieciową, czy no, to też zmiany podatkowe. No, pytanie jest takie, czy dało się tego uniknąć i czego ewentualnie zabrakło. Jak pan też ocenia ten pierwszy tydzień? Dziękuję. Ja zacznę troszkę inaczej, bo myślę, że powinniśmy o tym wspomnieć. Właśnie w tych dniach, może w tych godzinach umiera 100-tysięczna ofiara COVID w Polsce. To jest bardzo ważne i trzeba pamiętać, że Polski Ład wchodzi właśnie w takim kontekście wielkiej ilości zgonów i ofiar. Wiadomo dlaczego. No wiadomo, że rząd po prostu abdykował w tej kwestii i nie wykorzystał na przykład zupełnie paszportu covidowego. A teraz przechodząc do tej kwestii, która nas wszystkich zmartwiła, bo tak to trzeba powiedzieć, zamiast fajerwerków, triumfu, radości z Polskiego Ładu, no to mieliśmy nieład, mieliśmy nerwowość, mamy nerwowość w firmach, mamy nerwowość wśród osób, które otrzymały niższe wynagrodzenie, jednocześnie widząc szalejącą inflację i nieprawdopodobny skok cen. A więc co powinni zrobić rządzący? No, rządzący przede wszystkim powinni przewidzieć tą sytuację. To znaczy takie rzeczy się testuje. Jak wchodzi reforma, to trzeba po prostu przetestować, jak to będzie działało w praktyce. A więc trzeba, krótko mówiąc, zlecić wyliczenia. I to, że tego nie zrobiono, to jest, no, no jest rodzajem skandalu i to budzi zdumienie. No bo jak to? Tak elementarnej kwestii nie ustalono, jak będzie wyglądać pierwszy odcinek płacy nauczyciela, policjanta, przedstawiciela innych służb mundurowych. No, zaskakująca niekompetencja i zaniechanie. No i teraz jest wynik. Rząd zamiast się cieszyć, zamiast dyskontować sukces, no, musi się tłumaczyć, musi przepraszać. Musimy procedować jakieś naklejki na ustawę, aby skorygować ten błąd. No i teraz oczywiście okazało się, że to jest rzeczywiste zwiększenie podatku, ta reforma, która ona obciąży przede wszystkim przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, pamiętajmy, oni zatrudniają, oni ustalają ceny produktów, bo tak to się dzieje. To oni po prostu są tymi, którzy poniosą te pierwsze konsekwencje, ale konsekwencji my wszyscy, no bo ceny produktów uderzą w nas. Dlaczego tak się stało? No niech tłumaczy się partia rządząca. No właśnie, to teraz przejdźmy do przedstawicieli partii rządzącej. No, mam wrażenie, że trochę błędów w pierwszym tygodniu funkcjonowania Polskiego Ładu było. Na początku, kiedy media zaczęły donosić o tym, że pensje nauczycieli są niskie, pojawiały się niższe, bo to nie chodzi o to, że zupełnie obniżono, tylko że uszczuplono o kwotę kilkaset złotych. No, nagle pojawiały się dementi, później okazało się po sprawdzeniu, że jednak coś w tym jest. Finalnie teraz Jarosław Kaczyński mówi w wywiadzie dla sieci już przytaczanym przeze mnie, że będą korekty i rozporządzenie ministra finansów, które ma wyrównać wszystkie te straty w lutym. Dlaczego taka sytuacja się zdarzyła? I to pytanie do pana ministra Adama Andruszkiewicza. Panie redaktorze, ja bym chciał zacząć od tego, że jednak Polski Ład jest olbrzymim programem, który no, na pewno nie miał miejsca za czasów pani Platformy, ani Lewicy, kiedy rządziły. Jest to bardzo duży program, który w sposób rewolucyjny zmienia system podatkowy w naszym państwie i który to przewiduje, że dla 90% Polaków, wbrew temu, co mówi tutaj opozycja, program będzie korzystny lub neutralny. I chociażby opozycja kłamała i manipulowała faktami, to i tak przegra na końcu z tą prawdą, dlatego że Polacy zobaczą,
jeszcze w tym roku, roku 2022, że finalnie naprawdę na Polskim Ładzie zyskają. Jeśli chodzi o pewne błędy, które miały miejsce, to rzeczywiście Ministerstwo Finansów przyznało się do tego, że kwestie rozliczeń powinny być uszczegółowione. Niektórzy także twierdzili, że być może część na przykład z księgowych nie zrozumiała do końca nowych przepisów, ale my tutaj jakby nie chcemy skupiać się na winnych, dlatego że także padło słowo przepraszam i to jest także jakaś nowa jakość w polskiej polityce, tylko właśnie wydaliśmy nowe rozporządzenie jako Ministerstwo Finansów, które te kwestie po pierwsze ureguluje, tak żeby były te sprawy przejrzyste, jak należy się odliczać przy nowym systemie podatkowym, a po drugie wszystkie osoby, które zarabiają do 12 800 zł miesięcznie i w jakiś sposób te pensje zostały wypłacone nieco mniejsze, dostaną wyrównania swoich pensji w lutym. To także pokazuje jednak, że na końcu nasz rząd potrafi nie tylko ewentualnie wskazać na pewne samokorekty, ale to szybko te błędy jakby naprawić, tak? I to naprawić tak w sposób zdecydowany dla obywateli, dla Polaków. I szanowni państwo, absolutnie ja bym nie chciał się dać wciągnąć w narrację opozycji, która chciałaby bardzo, żebyśmy się zakopali przy tłumaczeniu się z Polskiego Ładu, dlatego że absolutnie Polski Ład jest tym programem, który spowoduje wzrost zamożności Polaków. Ja wiem oczywiście, dlaczego jest tak atakowany, panie, to też jest ważne. No, ale dlatego, że opozycja doskonale wie, jakie pozytywy daje Polski Ład w finale, bo to są bardzo dużo, to jest bardzo duży szereg programów, także największy w historii trzeci RP program inwestycyjny dla samorządu, gdzie za chwilkę będzie uruchomiona kolejna tura, druga tura rządowego programu inwestycyjnego Polski Ład dla samorządu, gdzie wszystkie samorządy w Polsce praktycznie dostają milionowe środki na swoje inwestycje, ale jeśli chodzi o stan system podatkowy, to on również będzie powodował na przykład przy emerytach, przy osobach zarabiających najniższą krajową, ale także osoby, które zarabiają 4-5 tysięcy złotych miesięcznie. Naprawdę znaczący wzrost wynagrodzeń w skali miesiąca, około ponad 100 zł, na przykład ponad 100 zł, wyraźnie ponad 100 zł miesięcznie, ale także będzie, panie doktorze, napędzał gospodarkę. I opozycja doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że w finale, tak jak podkreślam, Polski Ład będzie dla Polaków korzystny, że Polacy zobaczą jeszcze w tym roku, że te zmiany, które my zaproponowaliśmy, zdecydowanie opłacają się i dla gospodarki, ale także dla nich. I boi się po prostu opozycja tego, że ten program da dla Prawa i Sprawiedliwości trzecią kadencję. Dlatego też tak wściekle go atakuje dzisiaj na uzarania. Stara się zrobić wszystko, żebyśmy się z niego wycofali. My się nie wycofamy, panie redaktorze, ponieważ myślę, że Polacy wiedzą, że Prawo i Sprawiedliwość jednak jest tą opcją, która dba zdecydowanie mocno o osoby mniej zamożne, mniej zarabiające, ale także te, które aspirują do bycia klasą średnią w naszym kraju. I z pewnością wiedzą, że jeśli my obiecujemy, że będą więcej zarabiać, to my słowa dotrzymujemy, w przeciwieństwie do naszych poprzedników z Platformy. Mówiłem, że Donald Tusk z szeregu swoich obietnic bardzo wielu nie dotrzymał. Dlatego też przegrała Platforma Obywatelska kolejne wybory z KTS-em, tak? I 8 kolejnych z rzędu. Dlatego my jesteśmy spokojni. Oczywiście dzisiaj pewne niedociągnięcia muszą być szybciutko wyeliminowane, to jest jasne. Polacy muszą mieć jasność co do tego, jak Polski Ład funkcjonuje, ale na finale jesteśmy spokojni, że Polska i Polacy na tym zyskają. To Piotra Kaletę zapytam o to, czy głosów o tym, że obcięto pieniądze i rzeczywiście nie dotarło na konto tyle, ile powinno było, sporo. A może Piotr Kaleta ma głosy przeciwne, że ktoś dostał więcej niż w grudniu ubiegłego roku w związku z Polskim Ładem? To jest pierwsze pytanie i też bym zapytał o tą wewnętrzną krytykę, o której mówił Jarosław Kaczyński. Co miał na myśli? Bo też rzeczywiście słyszę chociażby z Rady Polityki Pieniężnej, że Polski Ład jeszcze bardziej nakręci inflację. Jak by się odniósł do tych zarzutów? Po pierwsze, wydaje mi się, że kwestie ogólne, o których tutaj żeśmy rozmawiali, to wypowiedź pana ministra Andruszkiewicza już je wyczerpuje. One są jak gdyby jasne, klarowne i czytelne z naszej strony. Ja tylko chcę powiedzieć taką jedną rzecz, że tak paradoksalnie to może dobrze się dzieje, że takie potknięcia są na samym początku. Bo tak jak państwo, żeście wszyscy wspólnie przyznali, ustawa o Nowym Ładzie, czy o kwestiach dotyczących podatków funkcjonuje zaledwie tydzień. I dobrze, że te pomyłki się pojawiają. Dobrze, że stało się również tak, ponieważ jest to rzecz, która jest niespotykana do tej pory, że my potrafimy przyznać się do błędów.
potrafimy przyznać się do pewnych spraw, które miały miejsce i przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby wyciągać z tego wnioski i korygować te działania w taki sposób, żeby one były szły w tym kierunku, jakim były zamierzone, czyli po prostu z korzyścią dla Polaków. To jest bardzo istotna, ważna kwestia. Tutaj zostało też wspomniane, że weszliśmy w 2022 rok, że to wprowadzenie Polskiego Ładu odbyło się tam w jakimiś fajerwerkami, stało się kapiszonami. Ja myślę, że 2022 rok, czy każdy kolejny, który dotyka tą stronę polityczną, polityków osobiście, również powinien doprowadzać do takiej sytuacji, że my powinniśmy podążać w jakimś lepszym kierunku, także niejako się rozwijać politycznie. Także wydaje mi się, że wypowiedzi państwa z opozycji też wskazują, że nawet jeżeli państwo chcecie być złośliwi, jeżeli państwo chcecie krytykować, to trzeba już zmienić pewną formułę, trzeba dojrzewać politycznie, trzeba się rozwijać, a nie tkwić w tym przekonaniu takim, w tych swoich oklepanej narracji, która już do niczego nie prowadzi. Ja chociażbym chciałbym przypomnieć, no państwo mówicie, że macie jakieś programy, które chcecie, jakieś ustawy, które chcecie wprowadzać. Ja sobie chyba przypominam, panie pośle Wilczyński, 2016 rok, kiedy był ten taki pucz, to wy, że się tam robili jakiś ten taki, tam pan pamięta te takie jakieś te zajścia w Sejmie, to nawet pan już się do tego stopnia już nie mógł powstrzymać, że pan chyba zaglądał w dokumenty Prawa i Sprawiedliwości, żeby zobaczyć. I to chyba Jarosława Kaczyńskiego było, tak panie pośle, za chwilę pan pewnie odpowie. W związku z tym rozmawianie o tym, że pan chce nas o czymś pouczać, jest bardzo daleko nie idącą niestosownością, szczególnie w pana ustach. Natomiast jeśli chodzi o to, co pytał pan redaktor, dotyczy, że jest jakaś krytyka zewnętrzna i wewnętrzna. I bardzo dobrze. W każdej normalnie funkcjonującej demokracji, w każdej normalnie funkcjonującym rządzie, niezależne instytucje państwowe, a przecież Rada Polityki Pieniężnej taką jest, bardzo dobrze, żeby odnosiła się do jakichkolwiek posunięć, które w tej chwili są w naszym kraju. Bo przecież zwróćmy uwagę, proszę państwa, że Polski Ład to nie jest ewolucja. To jest rewolucja. Rewolucja polskiego systemu. Jeżeli jest rewolucja, to wiadomo, że muszą być jakieś pomyłki, muszą być jakieś potknięcia, muszą być jakieś niedociągnięcia. I jeżeli one pojawiają się na samym początku i te potknięcia sugerują nam osoby odpowiedzialne za nasz kraj, a nie tylko takie, które po prostu wrzucają coś, żeby coś powiedzieć, a mieliśmy tutaj przykład tego, żeby coś tylko powiedzieć dla takiej samej zasady, to jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że się tak po prostu dzieje. Ponieważ my chcemy, żeby ten... Nie ma takiej ustawy i chyba państwo się ze mną zgodzicie, bo jak jesteśmy parlamentarzystami, której nie można by było po jakimś czasie poprawić. Nie ma czegoś takiego. Oto przecież my jesteśmy w Sejmie, że nawet nasi telewidzowie może nie śledzą tak tych wydarzeń parlamentarnych od strony tej legislacji, że na przykład mamy ustawę o zmianie ustawy. Dlaczego? Ano dlatego, że życie przyniosło inne rozwiązania, przypowiada inne pomysły, podpowiada inne takie możliwości, które mogą być lepsze. I właściwa władza, odpowiednia władza po prostu umie z tego właśnie tego życiowego podejścia korzystać, żeby wprowadzać takie rozwiązania, które będą lepsze. I tak właśnie robi rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ja tutaj podam chociażby przykład 500+. Najpierw zaproponowaliśmy 500+ na drugie dziecko. Odpowiedzialna polityka prowadziła do tego, że chcieliśmy, aby finanse państwa były na tyle spójne, żebyśmy mogli ten program, który był zakładany przez nas, zrealizować. Po wprowadzeniu takich rozwiązań podatkowych i przede wszystkim uszczelnienia budżetu poprzez to, że chociażby wyeliminowaliśmy tą złodziejską politykę, która miała miejsce poprzednio, jakby chociażby uszczelnienie VAT-u, stać nas było na to, żeby wprowadzić 500+ na każde dziecko. Już później za chwilę państwo powiedzą o 13, 14 emeryturze, to są te świadczenia, o których państwo w ogóle mogliście tylko pomarzyć. Wy moglibyście tylko po prostu o tym mówić. Tam ile panie Wilczyński było tam? 36 zł, żeście podnieśli emeryturę? Czy tam to był wasz sukces? O lewicy tam tej starej, czy nowej, czy poprzedniej, czy jasnej, czy ciemnej, nie będę w ogóle wspominał, bo to jest chyba oczywiste. W związku z tym, proszę państwa, wprowadzamy Nowy Ład. Jest to rewolucja w polskim systemie podatkowym. Ona idzie w dobrym kierunku, mimo że ma jakieś swoje potknięcia na samym początku. Dobrze, że na samym początku. I bardzo dobrze, że potrafimy to dostrzec, zmienić. A rozporządzenia, o których mówił i pan minister, i tutaj państwo, one już zostały wprowadzone, pan minister już je podpisał. W lutym będziemy mieli zupełnie inne oblicze już Polskiego Ładu, jeśli chodzi o korektę tego wszystkiego, co się wydarzyło. Muszę dać odpowiedzieć panu posłowi Ryszardowi Wilczyńskiemu i też jednocześnie chciałbym dopytać, no, czy spodziewa się jakichś jeszcze problemów z Polskim Ładem? Znaczy, jakie i według niego jakie mogą być
no nie wiem, w przyszłym tygodniu, albo na początku przyszłego miesiąca, no zobaczymy, albo wręcz może na koniec tego roku. Dziękuję serdecznie. Ja oczywiście na zaczepki pana Piotra nie będę reagował, bo to ale bardzo sens. Proszę, panie. Bardzo mnie rozbawił tym swoją powiastką. A czy tak było? Panie pośle, że pan szperał? Bardzo mnie rozbawił swoją powiastką, mówiącą, że dobrze, że tak się stało. No to jest ciekawe podejście polityka, który mówi, że dobrze, że setki tysięcy osób po prostu przywitały nowy rok, wkurzone, zawiedzione, zdenerwowane, że tysiące firm, dziesiątki albo setki tysięcy firm są po prostu w stanie rozdygotania, bo nie wiedzą, jak mają postąpić z płacą. A argumentem takim merytorycznym jest argument Jarosława Gowina, waszego wicepremiera. Nie wiem, czy pan pamięta taką osobę. Kiedyś u was był wicepremierem. Który skrytykował Polski Ład, mówiąc w ten sposób: podwyżka podatków dla przedsiębiorców, to jest oczywiste, uderzy we wszystkich. I teraz się to dzieje, bo przez lawinę inflacji to jest przekładane w tej chwili po pierwsze na płacie. Czy pan redaktor może powstrzymać pana Piotra? Prosiłbym, żeby nie przerywać. Tak. Wiem, że się denerwuje, bo tak to jest z panem Piotrem. Jak coś mówi, to jest dokładnie odwrotnie niż mówi. Prosimy, żeby nie przerywać, bo no słuchacze nic nie rozumieją w związku z tym. W tej chwili część firm podnosi po prostu płace z automatu, mówiąc, nie wiemy jak jest tym Polskim Ładem, nie wiemy jak to wygląda, więc na wszelki wypadek podniesiemy wszystkim płace o 9%. I sami przedsiębiorcy, i to się zaczyna przekładać wszystko w koszt towaru. Oczywiście na to dochodzi gigantyczny wzrost cen nośników energii, o czym będziemy jeszcze dzisiaj mówić. A więc te wzrosty towarów i usług o kilkanaście, kilkadziesiąt procent stają się faktem. Więc to, co przed czym przestrzegał was Jarosław Gowin i mówił to otwarcie, Polski Ład uderzy de facto na końcu we wszystkich ludzi, dlatego że będą musiały wzrosnąć ceny towarów i usług. Wzmocni to inflację. I te 100 kilkadziesiąt złotych, które na Polskim Ładzie skorzysta część osób, to znika, to już zniknęło tak naprawdę i nie będziecie się cieszyć tą reformą, tylko będziecie rozliczani za to, że doprowadziliście do rozkręcenia gigantycznej spirali inflacji, której Polska do tej pory nie znała. I to jest wasza odpowiedzialność. No, mam wrażenie, że jednak w przeszłości znała, ale biorąc pod uwagę chociażby kwestie inflacji w czasach Balcerowicza albo jeszcze za waszych czasów, przecież było 5%. Panie redaktorze, też tak chcielibyśmy się odnieść z panem posłem Kretu. Tak, to może jeszcze szybki głos pani poseł Karoliny Pawliczak i już oddaję też głos panu ministrowi. Tak, chciałabym się odnieść, ponieważ w słowach pana posła Kalety wybrzmiała lewica. W związku z tym chcę panu powiedzieć i przypomnieć uprzejmie, panie pośle, że dzięki temu, że lewica doprowadziła do tego, że weszliśmy do Unii Europejskiej, dzisiaj możecie korzystać z tych dóbr i te środki, które są partycypowane z Unii Europejskiej, wydawać. Nie doceniacie tego po prostu. Dzisiaj toczycie wojną. Panie pośle, pan słynie z ogromnej kultury osobistej i bardzo proszę, żeby pan tą kulturę zachował również w stosunku do mnie w tym programie. W związku z tym chcę to o tym bardzo dokładnie przypomnieć. I druga sprawa, pan się chwali 500+. Otóż chcę powiedzieć, że gdyby nie to, że 500+ było wprowadzane przez samorządy i przyznam, że było ono wprowadzone modelowo, dzisiaj możecie się tym chwalić, gdyby to wprowadzał rząd jako taki, jako tako ręcznie, mówię, sterując centralnie. Myślę, że nie byłoby tego sukcesu. Ja wiem, jak to wyglądało tej strony samorządowej, w związku z tym dzisiaj pan się może 500+ akurat chwalić. Natomiast jedno jest pewne, nie przećwiczyliście państwo Polskiego Ładu i pan sobie tak łatwo może powiedzieć, panie pośle, panie ministrze, przepraszam, że jakieś tam słowa padają ze strony ust rządzących. Otóż nie, dlatego że chcę powiedzieć, że czasem te 200 czy 300 czy 400 zł, które brakuje w gospodarstwie domowym, może być dla kogoś być albo nie być. I to jest niezwykle ważna sprawa.
Nie zdajecie sobie sprawy z tego, jaka jest skala zdarzeń. Pewnie się niebawem okaże, do czego doprowadził dzisiaj Polski Ład, że w polskich rodzinach czasem zabrakło najzwyczajniej w świecie na jedzenie czy na te zwykłe opłaty. I słowo przepraszam, naprawdę, panie pośle, jest niewystarczające. No dobrze, to teraz tak, oczywiście oddaję głos stronie rządowej. No pytanie, panie ministrze, czy rzeczywiście jest tak, że macie sygnały, że ubóstwo wzrasta i w zarządów Zjednoczonej Prawicy i ludzie nie mają na chleb? Bo to dosyć ciekawe, mam wrażenie. Na chleb, na opał. Panie redaktorze, ja jakby podążę za głosem pani poseł i oczywiście tutaj wspólnie z panem posłem Kaletą zachowujemy kulturę, którą nam przekazali nasi rodzice, którzy nas wychowywali, za to im dziękujemy. Natomiast nie da się tego spokojnie słuchać wewnętrznie, przynajmniej ja się burzę, kiedy słucham to, co mówi dzisiaj opozycja, dlatego że hipokryzja i skala kłamstw, która jest tutaj wylewana, jest przerażająca. I wolałbym merytorycznie rozmawiać tylko o faktach i spokojnie o statystykach, ale troszeczkę jest ciężko, dlatego że uruchamiają mi się wspomnienia z czasów, kiedy rządziła Polską Lewica albo Platforma Obywatelska i u mnie w moim rodzinnym województwie podlaskim my mieliśmy 25% bezrobocia, panie redaktorze. Mieliśmy 5 zł za godzinę, nie mieliśmy 500+, nie było 13 emerytur, a co drugi młody człowiek, pamiętam, u mnie na osiedlu, gdzie się wychowywałem, to mówił, że jego jedyną perspektywą to jest za granicę wyjechać, bo co mu da Lewica albo Tusk, tak? I taka była Polska wtedy i dzisiaj ci sami ludzie mają czelność pouczać nas, gdzie Polacy zarabiają minimum dzisiaj 3000 zł, minimum, a dzięki Polskiemu Ładowi będą zarabiali jeszcze więcej za chwilę, gdzie dzisiaj mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Panie redaktorze, gdyby ktokolwiek przy świątecznym stole pod rządami Platformy czy Lewicy powiedział, że Polska kiedyś będzie krajem, że będzie krajem, tak jak Niemcy mają największe, tak jak Stany mają największe, to światowe zjawisko, pani poseł. Gdyby kiedyś przy świątecznym stole jakiś Polak pod rządami Platformy czy Lewicy powiedział, że Polska kiedyś będzie krajem z najniższym bezrobociem w Europie, to by wszyscy się zaśmiali tylko, tak? Gorzko. To jest efekt rynku pracy, że nie ma ludzi do pracy. Panie pośle, prosimy sobie nie przerywać. Wychodzi z rynku pracy, to jest 500 tysięcy ludzi, a wchodzi raptem 250. Panie pośle, prosimy nie przerywać, bo też... Panie pośle, kiedy Donald Tusk pakował bagaże i jechał do Brukseli, żeby tam być urzędnikiem brukselskim w 2014 roku, kiedy wy oddawaliście władzę de facto, wie pan, jakie było bezrobocie w Polsce? Dwucyfrowe. A kiedy Prawo i Sprawiedliwość przyjął władzę, bardzo szybko zaczęło bezrobocie być minimalizowane dzięki właśnie skutecznej polityce gospodarczej. Od 2014 roku bezrobocie spada w Polsce bardzo wyraźnie. Dzisiaj Polski Ład, szanowni państwo, będzie powodował znaczący wzrost płac, który będzie wyższy od inflacji. Ten wzrost płac będzie wyższy od inflacji, a więc realnie płace będą szybciej rosły niż inflacja. Oczywiście inflacja jest naszym zmartwieniem. Jest to zmartwienie światowe. Wszystkie kraje zachodnie dzisiaj mierzą się z wysoką inflacją. Tylko że my wprowadzamy tarcze antyinflacyjne. Już premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że od lutego chociażby wprowadzi obniżenie radykalne stawki VAT na paliwa w Polsce z 23 do 8% zostanie obniżone i przewidujemy, że cena benzyny w Polsce będzie oscylowała około 5 zł na stacjach, co będzie najlepszym wynikiem w Unii Europejskiej. Będzie najtańsza w Unii całej paliwo. A wiemy, że cenę paliw także ma przełożenie na cenę pozostałych produktów. Jeszcze? Trzeba wylać oliwę na wzburzone morze. Ja jestem pewny, że pan redaktor jeszcze dzisiaj poruszy temat energii i bezpieczeństwa energetycznego w naszym programie, ale ja bym chciał, żeby się Platforma wytłumaczyła z tego, jak biernie się przyglądała temu, jak pani Merkel z Putinem budowali Nord Stream 2, za co dzisiaj także my płacimy jako Polacy. O tym jeszcze będziemy rozmawiać, ale jeszcze bym oddał krótki głos Piotrowi Kalecie, zanim przejdziemy do kolejnego tematu. Bardzo proszę, panie pośle. Nie wiem, czy nasi telewidzowie zwrócili uwagę, że Lewica jako całość, bo ja jako całość traktuję polską opozycję, bo Platforma i Lewica tam niczym się nie różnią, przyjęła ostatnio taką narrację, że to oni na dobrą sprawę są autorami wprowadzania jakichkolwiek takich dobrych programów, które zrobiła Prawo i Sprawiedliwość. Ja się dzisiaj dowiedziałem od pani poseł Pawliczak, że tak na dobrą sprawę to dzięki Lewicy, czy urzędnikom z Lewicy, czy samorządowcom... Nie, samorządom. Został wprowadzony, wszystkim. No patrz, Lewica, no to tak by trzeba było to... pan nie rozumie kompletnie. Został wprowadzony, no ja właśnie tego nie rozumiem. Został wprowadzony program 500+. To tak na marginesie, tylko że to takie śmichy-chichy robimy. No ale no już dobrze, no powiedzmy, no jeszcze jesteśmy na etapie karnawału, no to możemy sobie trochę pożartować. Ale proszę państwa, o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć. Tak niestety się dzieje,
że w historii każdego narodu, w historii ludzkości pojawiają się takie momenty dramatyczne. I myślę, że moglibyśmy powiedzieć, że te momenty dramatyczne dotykały także naszej ojczyzny. I takim przykładem funkcjonującej władzy, żeby też porównywać te poszczególne momenty w naszych dziejach, kiedy poszczególne ekipy rządzące właśnie tą władzę sprawowały, były ich późniejsze zachowania. Ja chciałbym pani przypomnieć, pani poseł, bo pani mówi właśnie o lewicy, że lewica tam wprowadzała nas do Unii Europejskiej. Ale wie pani co, był taki człowiek, taki premier, on w tej chwili jest wprawdzie w tej drugiej lewicy, bo jest w Platformie Obywatelskiej, nazywał się Włodzimierz Cimoszewicz. Wtedy Polskę dotknęła tragedia powodzi. Pamięta pani, co on wtedy powiedział? Ja pani przypomnę, że jego podejście do tego, żeby pomóc Polakom, pomóc ludziom, którzy stracili swoje majątki, on powiedział wtedy mniej więcej takie słowa, cytuję z pamięci. No, trzeba być przezornym i się ubezpieczać. Tak powiedziała lewica wtedy, tak napluła ludziom w twarz ustami tego człowieka. O kwestiach dotyczących Platformy Obywatelskiej, to co robiła Koalicja Obywatelska, w ogóle nie będę mówił, bo by nam czasu i do nocy byśmy nie starczyli. Niech państwa odpowiedzią będzie po prostu tylko zakłopotana, ironiczna i zasmucona wbrew pozorom twarz posła Wilczyńskiego, który w tej chwili po prostu no, robi się czerwony ze wstydu, ale panie pośle, w nowym roku jest to dobre. To przejdźmy do drugiego tematu, on jest, również nie jest prosty, dotyczy szalejących cen gazu i innych źródeł energii. To przekłada się wprost rzeczywiście na no, po prostu na nasze rachunki za prąd. W tym tygodniu rząd podjął decyzję o tym, żeby obniżyć kolejny raz akcyzę na paliwo. Ma to spowodować, jak już mówił pan minister Andruszkiewicz, spadek cen paliwa do około 5 zł, o jakieś 70 groszy. Ale mam wrażenie, że no tutaj dużo bardziej istotne jest to, co dzieje się na rynku gazu. Mam również wrażenie, że tutaj decydującą kwestią jest postawa Gazpromu, który jakby reguluje rynek europejski. No, pytanie jest takie, bo od jakiegoś czasu Polska wzywa Komisję Europejską do tego, żeby podjęła procedurę antymonopolową przeciwko Gazpromowi. Na razie się nic szczególnego w tej kwestii nie dzieje. Pytanie do ministra Andruszkiewicza, czy to powinno się stać faktem, czy Komisja Europejska powinna jednak no, spojrzeć na to, że no, wykorzystuje Gazprom swoją pozycję monopolisty, żeby grać europejskim rynkiem gazu i czy potrzebuje jeszcze więcej dowodów na to, żeby taką procedurę wszcząć. To by się wydawało, kiedyby Komisja Europejska poruszała się w granicach logiki, wydawałoby się to naturalne, że taka procedura powinna zostać natychmiast podjęta. Jeszcze bardziej naturalne wydawałoby się to, że Europa jako całość powinna zdecydowanie sprzeciwić się porozumieniu gazowemu Berlin-Moskwa, które zostało zawarte w postaci Nord Stream, Nord Stream 2. Natomiast oczywiście my jako rząd Rzeczypospolitej Polskiej, pana premiera Morawieckiego będziemy bardzo mocno naciskać na Komisję Europejską, aby te procedury zostały natychmiast uruchomione. Natomiast, szanowni państwo, no my się obawiamy się tego, że przecież widzimy od dłuższego czasu, od bardzo wielu lat, że Niemcy wróciły do tej bismarckowskiej polityki jakby sojuszu z Rosją, z Moskwą, ponad głowami Rzeczypospolitej oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Wróciły również zachęcone biernością chociażby Donalda Tuska, który jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, a wcześniej również jako wysoki urzędnik unijny, no nie zablokował de facto tego sojuszu, nie spowodował nic, żeby Angela Merkel przestała z Władimirem Putinem finalizować ten projekt, który jest no, morderczy dla naszego bezpieczeństwa. Tak to trzeba nazwać. Dlatego my dzisiaj finalizujemy chociażby projekt Baltic Pipe, który będzie odpowiedzią naszą na Nord Stream jako rząd Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast, szanowni państwo, Europa ewidentnie dzisiaj przestaje rozumieć chyba, jakie sygnały płyną z Kremla. Przecież Władimir Putin ostatnio wprost powiedział w jednym z programów rosyjskich, że on widzi oczywiście rosnące ceny gazu w Europie, ale on widzi także rozwiązanie bardzo proste. Uruchomienie Nord Stream 2.
I wtedy powiedział, te ceny zostaną uregulowane, czyli w domyśle obniżone, co jest najlepszym dowodem na to, że właśnie dzisiaj my dlatego płacimy dużo za gaz, ponieważ powstał Nord Stream 2, tak? Ponieważ Niemcy z Rosjanami wspólnie uznali, że dla ich bilateralnych interesów to będzie wygodne. Problem w tym, że Niemcy dali się ograć jak dzieci Rosjanom, którzy dzisiaj narzucili bardzo wysokie ceny naszej europejskiej gospodarce i ją zażynają de facto. Przy, powtarzam ciągle raz jeszcze, pełnej bierności Platformy Obywatelskiej oraz Donalda Tuska, który latami się przyglądała temu, co się dzieje, a Donald Tusk jako przecież był nazywany prezydentem Europy nawet, tak, przez dziennikarzy związanych z opozycją, no nie zrobił nic jako ten prezydent Europy, tak, nie był w stanie zablokować, ponieważ stawiał ponad bezpieczeństwo energetyczne Polski, stawiał dobre relacje między innymi z Putinem po drodze, czy to z panią Merkel. Pani, to samo pytanie bym skierował do pana posła Ryszarda Wilczyńskiego z Koalicji Obywatelskiej. Czy no, ma jakieś wnioski z tego kryzysu gazowego, który obserwujemy w Unii Europejskiej? I czy rzeczywiście Komisja Europejska powinna wszcząć procedurę przeciwko Gazpromowi? Jak on patrzy na tę kwestię? Zacznę od tego, że partia rządząca powinna się uderzyć w piersi. Państwo pewnie pamiętacie rok 2020, kiedy święcono wielkie zwycięstwo PGNiG nad Gazpromem za to, że źle rozliczaliśmy się w kwestiach gazu. Gazprom wypłacił 1,5 miliarda euro. I dolarów. I to był wielki sukces. Ale jakim kosztem? Okazało się, że w tym momencie rezygnujemy z kontraktów długoterminowych, z rozliczania się w oparciu o wielomiesięczną cenę gazu i przechodzimy na kontrakty krótkoterminowe, obliczane, czy cena gazu jest obliczana na podstawie tego, co się dzieje w Holandii, na podstawie giełdy w Holandii. No i to spowodowało, że zrezygnowaliśmy z bezpieczeństwa ceny na rzecz niestabilności ceny. I to rząd PiS-u wprost ponosi odpowiedzialność za skoki gazu sięgające 500%. Wy za to odpowiadacie, bo zmieniliście ten system. I teraz zamiast obarczać wszystkich odpowiedzialnością, powinniście się uderzyć w piersi i powiedzieć tak, źle zrobiliśmy, to był błąd i powinniście zrobić wszystko, żeby gaz do nas wszelkimi sposobami dotarł. Nie słyszałem, nie żeby do Polski przypłynął jakiś gazowiec do gazoportu. Poczekaj, zresztą, proszę nie przeszkadzać. Dobrze, zresztą zaczęła budować Platforma Obywatelska po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo. A wystarczyło, że tylko że kilka statków zostało zawróconych z gazem, które płynęły do Azji, bo tam popyt spadł i popłynęły do Europy. I już cena gazu zaczęła maleć i to o 50%. W związku z powyższym, zanim zaczniecie rozliczać i sugerować, że Tusk mógł coś zrobić jako prezydent Europy, to uderzcie się w pieść i powiedzcie sobie tak, spieprzyliśmy sprawę i to zdecydowanie. To teraz jest to wasza wina, że ludzie płacą takie rachunki, że nie potrafiliście przewidzieć znowu nie potrafiliście przewidzieć, że będą ludzie, którzy zapłacą rachunki 500% wyższe. Tak wygląda wasze wprowadzanie reform, że nie potraficie nic przewidzieć po prostu. A potem wychodzi premier i mówi, to księgowe odpowiadają za to, co się zdarzyło z Polskim Ładem, że ludzie dostali takie naliczenia płacy. To jest żenujące. Macie premiera, który za swoje winy obarczył księgowe. No wstyd. Do pana posła Kalety odbijam piłeczkę. Czy rzeczywiście to rząd, a nie Gazprom, jest odpowiedzialny za ceny gazu w Europie? Bo za kontrakty jest rząd. No, ja też pamiętam sytuację, kiedy był 2012 rok i płaciliśmy za gaz najdrożej w Europie. Nie, to nieprawda. Mogę na ten temat odpowiedzieć, jak dostanę głos. Oczywiście. Panie pośle Wilczyński, zobacz pan. Uderzam się tu w piersi mocno. A wie pan dlaczego? Ano uderzam się dlatego, że żeśmy nie zrobili nic, tak, to znaczy się nic. No robiliśmy dużo, ale moglibyśmy zrobić więcej, żeby PO, czy ta wasza cała klika nigdy nie przejęła władzy w Polsce. Ponieważ pan dzisiaj mówi coś takiego, że my się mamy uderzać w piersi za wasze błędy, no to tylko się w pana głowie może... Kontrakty liczone według cen z Holandii, to wasza wina. Napisał taki polityk, który się nazywał Waldemar Pawlak. On teraz, nie wiem, czy pan wie, on wraca do polityki. On być może tam będzie próbował coś... Porozmawiajmy o tym.
z waszym, redaktor chce. Z waszym szefem będzie próbował coś zrobić. Natomiast ja chciałbym tylko panu powiedzieć jedną rzecz, bo pan te swoje rzeczy to może... Ja się dziwię, że pan przy nas takie rzeczy mówi. Może pan sobie na spotkaniach Platformy opowiadać. Ale kto podpisał kontrakt, który wkrótce się kończy? To podpisała Platforma Obywatelska. Kto doprowadził gdyby ten kontrakt sytuacji, obowiązywał dalej, to nie byłoby takiego skoku cen. Za chwilę, proszę pana, będziemy mieli drugie źródło, niezależne źródło, które będzie naprawdę zagrażało wtedy wyłączności Rosji na Europę Środkowo-Wschodnią. My musimy po prostu ten trudny czas przetrwać. Ale jeżeli pan, proszę pana, nie dostrzega tak oczywistych rzeczy, że ta wszystka, ta cała drożyzna, która wynika właśnie ceny gazu, wynikają z działania Putina, z działania Rosji, no to proszę pana, trzeba być naprawdę ślepym i zaślepionym, albo po prostu tak niesamowicie znienawidzonym tego, nienawidzić tego kraju i formacji rządzącej, żeby nie dostrzegać, że to są czynniki zewnętrzne. Ja już nie chcę powielać... Cena tego, gazu to wasza wina. Ale panie, ja panu nie zmiany kontraktu. Ja panu nie przeszkadzałem. Ja nie chcę powielać tych wszystkich rzeczy, które już mówił tutaj minister Andruszkiewicz. Jak trzeba było być, jakim dyletantem trzeba było być, żeby popierać Nord Stream 2 i nie widzieć tego, co się stanie po jego zakończeniu, po jego uruchomieniu. Nikt go nie popierał. To, a kto był wtedy, kto wtedy mógł za to powiedzieć coś takiego? Nie, to jest złe dla interesów Polski. Jeżeli to zrobicie, ja odchodzę. I mówił wielokroć, ale nie był w stanie zablokować biznesowego projektu. On był niejako, proszę pana, u samego źródła, gdzie te rzeczy tam powstawały, gdzie te rzeczy się decydowały. I ten koleś nie zrobił nic, żeby zrobić coś właśnie do tego, żeby przyjechać i nam krzyknąć. Słuchajcie, larum gramy, ponieważ bezpieczeństwo energetyczne Polski jest zagrożone. Potrzeba było tylko trochę czasu. Potrzeba było do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość doszło wreszcie do władzy, żeby te wszystkie wasze machloje zostały budować gazoport. Ale też wystarczyła, proszę pana, zwykła wyobraźnia. Tylko problem polega na tym, że Platforma Obywatelska wciąż nie wyciąga z tego wniosku. Ona nadal tkwi w tej beznadziei, w tym właśnie stwierdzeniu, że to się nic nie stało, że wy działacie na dobro, dla dobra naszego kraju. Nie ma argumentów, jest mamy jak mamy. I wy teraz bez socjotechnika, beznadziejna, w szczery sposób próbujecie te wasze chamskie, podłe działania zgonić na Prawo i Sprawiedliwość. Wstyd, panie pośle. Tak, rzeczywiście, panie pośle, do pana posła Wilczyńskiego. Rzeczywiście zaczęliście budować gazoport, nie skończyliście, jakby pan poseł sięgnął do raportu NIK-u na temat tego, jak budowaliście, to myślę, że nie miałby pan powodów do szczególnej dumy, bo było dosyć duże opóźnienie z winy tego, że po prostu nadzór nad inwestycją był słaby. Ale chciałbym oddać głos do pani poseł Karoliny Pawliczak. Przepraszam panów bardzo. Panie redaktorze, pan zaczął ten wątek. Raport NIK dotyczący umowy z Gazpromem z 2012 roku. Ale tam są wyjaśnienia ministra Jasińskiego, który w 2008... Jasiński, kto to jest? Szef Rady Nadzorczej Orlenu w tej chwili bodajże. Od 2020 roku. I ten pan Jasiński mówi tak... Ze względu na ograniczony czas na wyrażenie opinii przez Ministerstwo Skarbu Państwa nie miało możliwości analizy przekazanego projektu umowy. Niemniej mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne kraju, wyrażam zgodę na zawarcie umowy. Tak, pan Jasiński, wasz człowiek w 2008 roku podpisywał umowę z Gazpromem, która potem była renegocjowana. Na co się skarżycie, że Pawlak zepsuł sprawę. Nie, poprawił błędy Jasińskiego, bo on nawet nie miał czasu jako minister Skarbu Państwa przeczytać umowy. Tak wyglądały wasze rządy i to jest praprzyczyna wszystkich kłopotów z Gazpromem. Ja bym przepraszam, ale chciałbym naprawdę oddać... zaniechanie waszego ministra, który nadal rządzi w energetyce państwowej. Chciałem oddać głos pani poseł Karolinie. Przepraszam, ale tutaj muszę być stanowczy. Chciałem oddać głos pani poseł Karolinie Pawliczek, która bardzo tak czeka na swój głos cierpliwie i wykazuje się naprawdę dużą cierpliwością, za co jej bardzo dziękuję. Więc proszę o tych cenach prądu i czyja po czyjej stronie rzeczywiście jest tutaj upatrywałaby pani głównie winę.
To jest bardzo trudny temat, panie redaktorze. Zresztą tak jak widać, rządzący również nie mają na to rozwiązania, nie wiedzą, co zrobić z tym problemem. Natomiast ja bym powiedziała tak, z całym szacunkiem dla całej tej dyskusji, ona średnio interesuje naszych widzów, szanowni państwo. Dlatego, że widz, społeczeństwo, Polki i Polacy chcą się dowiedzieć, co zrobi rząd, co zrobi władza, żeby rachunki za gaz, za energię elektryczną obniżyć, żeby stały się one po prostu mniejsze, bo wiemy doskonale, co się wydarzyło. Oczywiście ta cena jest wypadkową podaży i popytu. Oczywiście na całą tą sprawę trzeba spojrzeć z dwóch stron, czyli tej polityki międzynarodowej, bo to jest bardzo istotne, czyli tego, że wzrosło z jednej strony zapotrzebowanie na gaz, z drugiej strony oczywiście otwarcie tych rynków azjatyckich po pandemii spowodowało, że dzisiaj gaz popłynął trochę w inną stronę. Oczywiście Gazprom odpowiada za 40% dostaw gazu do Europy i tak jak do tej pory ten kontrakt można było zwiększyć, tak dzisiaj tak na dobrą sprawę ten kurek jest w cudzysłowie mówiąc przykręcany. To jest też polityka Putina, ja się tu zgadzam w 100%, chodzi o Nord Stream 2, chodzi o uruchomienie tego gazociągu, ale z drugiej strony nieporadność władzy w Polsce jest dzisiaj przeogromna i to, co państwo zrobiliście w kwestiach związanych właśnie choćby z ustawą, w tym szerokim pakiecie antyinflacyjnym, czyli mówimy o tym, że społeczeństwo otrzymało tak ogromne rachunki za gaz, ponieważ nie potrafiliście tak na dobrą sprawę rozróżnić podmiotów gospodarczych od podmiotów prywatnych, tak to przyjmijmy, od osób fizycznych, czyli osoby, które zamieszkiwały we wspólnotach, w spółdzielniach. No to się, to jest fakt. Panie pośle, niech pan nie dyskutuje z tym. Takie mieliśmy do czynienia. Ostatnio z taką sytuacją mieliśmy do czynienia. Oczywiście wchodzi w grę kwestia rekompensacji. W całej Polsce niestety tak się stało. Zresztą państwo się do tego przyznaliście. Minister Sasin powiedział, że niebawem będzie oczywiście przedłożona kolejny projekt ustawy, który będzie to naprawiał. Proszę mi nie przerywać. Wiecznie coś naprawiacie, wiecznie coś próbujecie klajstrować, jeśli chodzi o kwestie związane z tak poważną sprawą, związaną z bezpieczeństwem energetycznym. Totalny chaos, totalna nieporadność. Ja oczekuję od rządu, i to jest ostatnie zdanie, ponieważ państwo wiecznie się powołujecie, a szczególnie pan Kaleta uwielbia powoływać się na historię sprzed 20-30 lat, zrzucając również odpowiedzialność na nas. Państwo rządzicie 6 lat, bierzecie pełną odpowiedzialność za to, co dzieje się dzisiaj w kraju. W każdym aspekcie. Nie potraficie sobie z tym poradzić. Dobrze, chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o jednym temacie, mam wrażenie, który w tym tygodniu był szczególnie, mam wrażenie, istotny, który też będzie oddziaływał, mam wrażenie, na najbliższe lata i na najbliższą kampanię wyborczą, która się zbliża. Mianowicie Facebook postanowił ocenzurować i w zasadzie wymazać konto Konfederacji na swoim portalu społecznościowym. To konto śledziło 671 tysięcy osób, jak rozumiem, wyborców Konfederacji, którzy chcieli się z tego akurat medium dowiedzieć, co mają do powiedzenia ci politycy. Oczywiście ta reakcja Facebooka spowodowała lawinę komentarzy od prawa do lewa. Wszyscy się wypowiadali. Wsparł Konfederację premier Mateusz Morawiecki. Ja chciałem zapytać o to, czy potrzebujemy szybko jakiejś ustawy, która zabezpieczy nasz proces i kampanię wyborczą przed taką cenzurą, bo mam wrażenie, że może to wpływać po prostu na wynik wyborów, tak jak chociażby obserwowaliśmy to w Stanach podczas poprzedniej kampanii, kiedy z dnia na dzień też zamknięto konto Donalda Trumpa. I pytanie jest, czy potrzebujemy jakiegoś rozwiązania na samowolkę tych wielkich mediów społecznościowych i zacząłbym od opozycji. Może od pani poseł Karoliny Pawliczek. Ja oczywiście szanuję wolność słowa, szczególnie wolność słowa w internecie, w mediach społecznościowych. To jest bardzo ważna ważna wartość. Natomiast w mojej ocenie są pewne granice wolności słowa. I tutaj mówimy o hejcie, mówimy o pomówieniach, mówimy o mówieniu nieprawdy. Z tego co wiem, Konfederacja była ostrzegana wielokrotnie przez Facebook o możliwości zablokowania konta właśnie za mówienie nieprawdy. I powiedzmy sobie tu otwarcie, o co chodzi. Chodzi o ogłoszenie haseł
antyszczepionkowych, o promowanie antyszczepionkowców. Dzisiaj, w momencie, kiedy codziennie umiera kilkaset osób, kiedy jesteśmy, tak jak pan poseł powiedział na początku naszej rozmowy, na poziomie 100 tysięcy ofiar, bo tak to trzeba przyjąć, no, głoszenie tego typu haseł, promowanie i budowanie swojej popularności na śmierci, no bo to już tak w bardzo radykalny sposób powiem, na śmierci tych wszystkich osób, no proszę państwa, to jest po prostu straszne. I ja uważam, że dobrze się stało, że to konto zostało zablokowane, że nie ma promocji dalszej antyszczepionkowców, bo oni się wprost przyczyniają do tego, że ludzie, no ci, którzy być może chcieliby się zaszczepić, mają wątpliwości, ponieważ ta wiedza jest dość szeroka, tak jak pan redaktor powiedział, 670 ponad tysięcy tych, którzy korzystali z tego konta, którzy zaglądali na to konto, to jest naprawdę ogromna grupa osób i ta szeroka i dezinformacja docierała, podejrzewam, pani, że jeszcze szerzej. W związku z tym absolutnie za takie coś powinno się ponosić karę. Zresztą ja w stosunku do Konfederacji mam swoje określone od początku stanowisko. Uważam, że to jest partia hipokryzji, partia cynizmu. Pani poseł, musimy dać szansę wypowiedzieć się wszystkim, do pana posła Wilczyńskiego to samo pytanie, biorąc pod uwagę, ale też tak trochę doprecyzuję, no bo ja bym rozumiał te argumenty lewicy, ale na Facebooku nadal jakby działa sok z buraka. No, tutaj pani poseł odleciała, naprawdę. Sok z buraka działa bez skrępowania, albo profil Jan Paweł II gwałcił małe dzieci i też działa, bo Facebook od kilku lat nie jest w stanie ustalić, czy to czasami nie jest prawda. No więc, jak to jest, panie pośle? Jak pan na to patrzy? Czy potrzebujemy, czy mamy problem i czy potrzebujemy? Tak po 40 sekund dla każdego z panów. Oczywiście, że mamy problem z Konfederacją, która mówi nieprawdę, jeżeli chodzi o szczepionki i to się przekłada na konkretne życia ludzi, na ofiary. Tak nie wolno. I teraz Facebook nie zrobił nic innego, jak zrobiła pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która wyklucza posła Brauna z obrad, ze społeczności. Dlaczego? Bo łamie zasady. I Facebook powiedział wyraźnie, Konfederacja, ten profil, łamie zasady społeczności, mimo licznych ostrzeżeń, ze względu na wagę czynu, jakim jest mówienie nieprawdy co do szczepień, zostali wykluczeni. Nie stałoby się to, nie stało się to ze względów politycznych, tylko stało się z takich względów, że to kosztuje życie ludzi. I zatem powiem w ten sposób, kara adekwatna do czynu. Pan minister Adam Andruszkiewicz, bardzo bym poprosił, czy potrzebujemy ustawy, która nas zabezpieczy przed samowolką mediów społecznościowych i tych międzynarodowych korporacji? Potrzebujemy rozwiązania na dwóch poziomach. Pierwszy to jest poziom krajowy. Oczywiście tutaj prace nad ustawą w rządzie są, tak żeby te kwestie zabezpieczyć, aby to na końcu jednak polskie państwo decydowało, na przykład poprzez sądy, jakie treści są dozwolone w naszym kraju, a jakie nie są, a nie ktoś klikając sobie myszkę z oceanu, bo tak uzna, że to jest prawda lub nieprawda. I słowo prawda to się kojarzy z taką sowiecką gazetą i to niestety mnie to przeraża. A druga rzecz, szanowni państwo, no to poziom jest międzynarodowy, czyli unijny. Także na poziomie unijnym są prace teraz prowadzone nad kodeksem usług cyfrowych i tutaj jest bardzo silne stanowisko polskiego rządu, gdzie chcemy wzmocnić właśnie pozycję regulatorów krajowych w relacjach z platformami, tak żeby obywatel, który korzysta z mediów społecznościowych, miał za sobą polskie państwo na przykład, tak? Żeby nie był bezbronny wobec tej wielkiej korporacji. Panie ministrze, jeszcze puentuje pan Piotr Kaleta w tą sprawę. Czy dobrze się stało i czy Facebook ma rację w tym wypadku? Konfederacja nie jest moją bajką polityczną, ale na przykład lewactwo, no to już jest lata świetne to, co mnie dzieli. A jednak lewactwo ma możliwość w tej chwili funkcjonowania w przestrzeni tej społecznościowej. Potrafią wypisywać różne rzeczy, chociażby dotyczące kwestii aborcyjnych i tak dalej, i tam ich nikt nie dotyka. Ja uważam, że mówienie o czymś takim, że tutaj powiedziało, że zostało powiedziane, że może funkcjonować wolność słowa, ale tylko taka, która nam odpowiada, to jednak też się pokazuje, że właśnie lewactwo ma cały czas tą jakąś
tą nostalgię do tej cenzury, która miała w okresie komuny. Że oni kwestia szczepień, kolebactwo. Panie pośle, niestety musimy, muszę urywać naszą dyskusję. Dziękuję, dziękuję państwu, że byliście z nami w ten niedzielny poranek, a dzisiaj dyskutowali pani poseł Karolina Pawliczak, Nowa bardzo Lewica. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Pan Ryszard Wilczyński, Koalicja Obywatelska, pan Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dziękuję bardzo. I pan Piotr Kaleta, poseł i parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości. A ja dziękuję państwu bardzo i zapraszam, żeby zostać z telewizją Republika.